Dzień dobry na odcinku z Kruka za płotem. Dzień dobry, dzień dobry. No dzisiaj żniwa. Kruk jest taka, mam wrażenie, że nie chcę przywitać. Muszę być sam. Kruk sobie kosi tam gdzieś. Ja będę koło niego kosił. No tak akurat chyba wyszło nawet, że koło niego będę kosił. Albo on koło mnie, to ładnie. No a później będę jechał w talerzu, bo później się część odcinka. Ale to się da. Tutaj ta droga nasza jest ciężka do przejechania kombajnem. Ale jak nie ma się lagów, to nawet to idzie. No i tak to wygląda. Kręcimy lewo i gitara. Będziemy tu musić. Teraz pytanie, co mam na tym małym polu zasiany. Ale chyba owoc. Może też to małe zboże, a potem przyjadę. Zobaczyć. No bez. Czy kombaj naprawić, bo mam 40%. Więc na zimę trzeba go naprawić. I teraz nie ma czasu. I do przodu, i od. Bo trzeba kosić. Nie ma problemu. Na dwa przejazdy te pole kocham. Na początku jest najlepsze pole. Wzięte. Owsa mam, co i do koszenia, więc. Problemy i ty. Roboty jest, a jeszcze tutaj pokosi to wszystko. Tych chwastów jest dużo, no bo nie wpryskałem tego. Mi się nie opasało nawet. Tutaj jest tylko chyba na tym dawka nawozu, więc. No i tam 700 kilo dał. A, to jest nawet z kanału wyszedł. Bardzo to było do mnie krótkie w razie to, że kupię przyczepę z pomocy. Tamto. No i teraz jedno. Gdzie na kruch nawet się nie odzywa. Był długi nawet z kanału wyszedł na Discordzie. Sam siedzę. Tam sobie pokoszę, potem potalerzuję. No i tyle. Nie wiem, pokoszę sobie te pole, bo pojadę talerzować, a resztę poza tym kanałem najnapsi będzie wstrzymany. Pomyślcie. Na pewno żywo bym musiał zrobić i tak. Zależało się na pole, to wiem. Ale coś tam po uprawie trzeba będzie. Na przykład.
Zobaczę, zobaczę. Roboty jest to. Dawaj, dawaj. Patrz, wykręciłem. Żeby nie lagowało i będzie... Ale na razie to jest 50 pingu, to jest dobrze. 50 pingu, 50 FPS. No wszystko jest jak do zwykle wychałem. Wszystko się zdało. Nie ma tu nawet kultury ze sąsiada siać. Własny obraz. No, tak to wygląda. Ja bym to na minimapie dlatego cofnąłem. Tak bym się nawrócił. Na drodze bym się nawrócił i tyle. Proszę nie skalił? No, rzadko robiłem, rzadko. To jest jakby 30-metrowy header, to się da, no bo widzę cały header w, no, przed sobą tyle. No 5 metrów to jest teraz, nie 6. Bo 6 już bym chyba raczej nie widział. 6 już by wystawała za ten słupek. Po prawej i po lewej. To są piątki. Nie, co mój? Mój. Ja nie mam pracownika, ja ręcznie koszę. Ja się zastanawiam, co on robi na polu sąsiada. Przez ten brak wiedzy pojechał kosić mi buraki. Hmm. 66%. Będę do przyczepy i będzie pełno. Nie wiem, czy on mi wywaliło, ale trudno. A, bo krupce się wali do tego. Dziwny ten kurs playstation farmingu. No bo on pewnie złapał jak te dwa pola. No ale na generatorze kursu tego nie było widać. Tak? To no ciekawe. Nie, to bo on nawet zaczął od tej miedzy kosić normalnie. Tylko tak jakby poprzeczek mu się zrąbał. A on w połowie pola nawinął i stwierdził, że pojedzie poprzeczki robić. Już musiałem zrobić to, a to musiałem pole skosić. Ten sąsiad. Tak widzisz, że ja chyba tylko te pole na czym powtarzę. W
zajęło tak długo? No. A! Dobra, już wiem, o co tu chodziło. On tak jakby miał źle kurs wygenerowany i chciał jeździć jednym pasem, tak jakby nie było łączenia, żeby w środek zaczął jechać. I on zgłupiał i stwierdził, że wyjedzie w pole sąsiada. Teraz już powinno być git. Ty, ale wcześniej się szyści? Gdyśmy kosili, to tutaj tego wapna nie było. Czego nie było? Tego wapna u sąsiada. No nie. No ale ten, chciałem podpiąć wózek i było... Bum. Ja se tak jadę, a tu się zaraz okaże, że wapna wymaga. No! Właśnie. A tobie też wymaga wapna te pole, co kosisz. Tak? Na tym, nie sprawdzałem tego. Nie, ja teraz sprawdziłem. Dobra, no to po tym się zrobi jak ten, jak to skończę robić teraz. Mogę sobie jakieś mniejsze pole w sumie wybrać. No jedno ma... Przecież jedno pole skusiłem już. Tam gdzie sobie wózek zostawiłem, nie? No. Jedyne co ci mogę przyznać, to fajne dźwięki ma ten twój. No fajne, fajne. Szkoda, że twój John Deere nie ma takich dźwięków jak ten, jak na Brudnowskiej. Ten twój. A. Już to skończył. Się ile może FPS-ów z takiej ciekawości? 50. No a dwa kurs play jeżdżą. Ja na tym sobie zawsze miałem 50. Na gospie ile ma? Nie wiem nawet. Nie sprawdzałem. Albo taka, albo... My jej nie mamy. Bo tak sobie myślę, że chyba się na ten zawsze będę przejrzliwa robić. Bo to będzie chyba za dużo, żeby poza tym odcinkiem kosić. Mamy tą halę, dobra. Kurwa, 30 tysięcy kosztuje. Uważaj, że posadzka wybetonowana. No, ogółem po zimie będzie ciekawy nowy nabytek. To jest kuźwa debil. Ej, nie rozumiem naprawdę tego pracownika. Zobaczymy, co zrobi kolega. No, grzeje prosto na razie. Z podniesionym chwilą. Aha, dobra, wiem, co on chce zrobić. On chce tu. No, bo tam podskoczy pewnie ma jakieś. No, on zaraz nawróci i będzie jechał pół heterem. A potem sobie będzie już normalnie jeździł. Widzę cię. Na ciebie też widzę. Twój pomój. A tu twoja SOS. Czy ci bałowałem? Ty, a ty nie zwróciłeś uwagi, że ci wymaga wapna 60-84, nie? No to wiem, widziałem. Ale nie chciałem się z tego wapna.
Teraz będę miał więcej do waftowania. Też może. Najlepsze jest na mapie 24-23. Moje nowe pola. Po środku wymaga wapna. O, 89 też wymaga wapna. Więc prawdopodobnie chyba wszystkie pola będą wapna. Bo... No, dużo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może sobie zamówię wapno. Ja sobie przywiozę 18 ton. A skąd wiesz, czy 18? Po prostu przyczepą, czy... Tak. No przyczepę. Czy wyliczone? Nie, nie wyliczone, ale widzę trochę tego wapna będzie. A ile wapna na hektar idzie? Nie wiem. Nie mierzyłem tego nigdy. Ten se skończy i potem pojadę sam se kosić, bez kosztu, ja już. Sześćdziesiąt trzy, trzydzieści, dziewięćdziesiąt trzy. Kupiłem 3 pola kukurydzy. Czekaj, dobra. Tutaj kukurydza i tu. Tutaj jęczmień. Tu jęczmień. Tu pszenica. I tu pszenica. No i git. A co ty kombinujesz tutaj, Morto? Teraz już trzeba iść spadać na galerię. Ty wiesz, że ja byłem wczoraj na Leningradzie? O! Genialnie. Tak sobie jeździłem, jeździłem. Ja tam, człowieku, wchodzę na OBS, a tam 57 minut. No super. Na przykład wujek w boku mi się 5,5 godziny dzień jak wrócił. A wiesz, ile mamy FPS-ów ogółem? Nie. Na całej mapie 80. To dobrze. Przy dwóch kursplayach? Ja muszę po prostu odblokowywać FPS i wtedy lepiej działa. Na przykład na szpakowie pewnie wtedy mi nie będzie tak lagować, będę miał 40 FPS, tylko stałe 60. Więc będę musiał sobie wynająć usługę u gminy, siewu kukurydzy. A następny sezon może coś się pomyśli już o własnym siewniku. Ej, teraz miałem 32 FPS, ale nie wiem, co się stało. Ja mam 48, 59. GS, chłód. Nie mogę sobie, taka nie to powiem. Muszę. Co to była za przykazówka, Dziubiera? Ja się bardziej zastanawiam, co mój pracownik oddupia. Aha! Wiesz, co on robi? On sobie jedzie na koniec pola, po czym zawraca i jedzie na pusto w drugą stronę. Genialnie. Beret cię tak pisze.
Na Discordzie? Nie, na Snapie. A co mu wysłałeś? No, na Snapa. Z tego, z gier, ten? Teraz wysłałem Snapa, gdzie? No, dopiero otwieram. I co napisał? Nie wiem, boję się otworzyć. Aha, aha, aha. Super ten kurs. No powiedz co napisał. No nie wiem, no jeszcze nie otworzyłem. No otwieraj, no. Ale dojdź mi gdzie chcę. To za... Ty ja muszę zobaczyć trzy kibel, czyli... Co się czemu? Czym ty się wyłączyłeś? Stanął mu na środku i... A ty już sobie skosiłeś? Kacper. Co? Owie skosiłeś? No. Cały? Nie no, cały nie. To na czym bierzesz soję teraz? No bo po drodze było, a nie chciałem czasu można wziąć. Ja se poko... No ja bym też mógł jechać w 93, ale nie chcę. Czekaj, jeszcze 50 mi zostało. 50 i... czy coś jeszcze? 50... No 50 mi zostało tylko chyba ja. Jeszcze. Z owsą. No. Tak, bo miałem 3 pola. Potem 126, 93 i 30. I na następny sezon będzie pięknie. Co się jest na 61 na następny sezon? Nie wiem, ale jęczmień. A ja pszenicę. A ja sobie jęczmień walnę i będę ją w czerwcu zimę. Chyba, że tu nie da się w czerwcu dosyć. Da się. A ja za to walnę sobie tak. 63 pszenica, 93 pszenica, 87 jęczmień, 126 kukurydza, 50 jęczmień, nie 30 jęczmień, sorry, i 24-23 kukurydza. No bo czekaj. Tak, pszenica, jęczmień i kurde, jęczmień. Ja będę później Kasper, powiedz mi, czy tak, walnąć 3 pola kukurydzy i 2 jęczmienia, czy 3 jęczmienia i 2 kukurydzy? W sumie kukurydza to nowa uprawa, to 3 chyba walne. No, może spróbować. No to tak, 24-23 kukurydza, 126 kukurydza i teraz 30-50. Niech będzie 50 kukurydza i 30 jęczmień. A bo to moje własne, z tego się wstawia to. A ty siejesz coś, żeby kosić w październiku, czy nie? No, soję na wiosnę. Ile soi siejesz? Nie wiem, myślę, że 2 pola, ale jakieś mniejsze. Nie wiem, sobie zobaczę, jak z pola. No, a z kukurydzą poleciałem, nie? No, ja sobie mogę w październiku największe pole.
Odlot. Nie mogę z tego chłopa, nie? No, on mnie ale ciągle jest boss. zaskakuje na TikToku. To jest mój fan. Znaczy ja jestem jego fanem. Wolniutko, ale zaraz się rozpędzimy. Lecimy do Dubaju. Tak. Wiesz, że już TikToku z tym widziałem. A bo ten, mały Janek, jak buduje dom. A to nie widziałem. 3 metry kwadratowe. Zajebał śrubki cioci. Nie widziałeś małego Jana? Nie. Albo bo Johna? nie skoczył mnie nieraz. Ja tylko jakieś oporowe zbieranie traw teraz się mówi, wyskakuje. Albo koszenie. Nie wiesz co tracisz. Ej, nawet pełnej przyczepy owsa nie będzie. Ale kukurydzy będzie pełna za to tutaj. Ta osiemnastka. Znaczy 21. Ej, no aż sprawdzę ile ona ma pojemności. Co zdarza, albo 19, albo 20. No. Wolniutko. 21. Jest 16, ale no. 16 wygląda brzydko. Wolniutko. Oboje. O, ja też chcę, jak można. No, jeszcze parę pól się kupi i się kombajn zmieni powoli. Już nie musisz jechać, jak chcesz. Gdzie? No, do Dominikowa. To jest mało? No, rozebrali cały już. Cały winit. Z bólem masami. Dobra, wolniutko. Powoli. Żeby se sobie nie zniszczyć. Trzydzieści minut prawie już. No i to stale, żeby to będzie akurat 45. Myślę, że te koszenie sobie chyba kawałek pokaże jeszcze. Panie, zdecyduj się bardzo, czy w prawo, czy w lewo. Nie pojadę polem, bo jesteś na trot, no to cię minę. Ja na pole, ten też na pole. A ja w swoją soję właśnie. Powiem ci, że duże plony masz z tego pola, nie? Tutaj co ja stanąłem sobie. 700 kilo było. Ale to była jedna dawka nałożenia i chwasty były. Ty, a kiedy te... Dawka na moje nowe pole. To jest moje nowe pole. Kiedy one ci się zwróci w ogóle? Nie wiem. A ja nad nimi ile za nie dałem. Chyba 10. Nie, 7 tysięcy. Nie. No. Wiedziałem, że poniżej 10, ale... To ja bym musiał się 90 dokupić do tego pola, co? No. Chyba czas najwyższy, co? Ale 100 tysięcy. No. Może na wios. A może? Nie wiem. Pomyślę. A może? Nie wiem, bo rzepaku mam 12 ton. Owsa mam 10 ton już. A co sypiesz? To soję na klepisko sypiesz? Nie, do silosa, a rzepak sobie wyciągnę na przyczepę. To weź daj na klepisko. Pożyczę ci żmijkę. Nie no, rób jak chcesz. Ja ci w gospo nie będę patrzał. Ja sobie dam na klepisko. Jęczmień. Dałem już. Chyba nawet. A w następnym sezonie zobaczy się kukuru... A może tak z ciekawości kukurydzę zejść na klepisko?
W sumie kultury dzenia są tak. Zależy czy halę postawię, bo jak halę to ten, to na klepisko. A ogarniamy sobie suszarnię czy nie? A to trzeba suszyć? No nie halę. Nie, na razie nie, no na razie tylko ja idę w kukurydzę, nie? To i tak się nie opłaca. Ale nie wykluczam tego, że kiedyś nie pójdziemy. A ty co chcesz? Ośle. Myślę, że kiedyś można iść. No kurki czy płatki? To tylko. Rozumiem, że weź jak tu za sprzątanie tego pokoju. Dwóch to maka 10 minut sprzątamy. To dokończymy sobie żniwa poza odcinkiem, nie? No pewnie tak. Nie, że tak pewnie kawałek pokaże tylko. A tak to głównie chyba będą prawy. No to mi wypada odcinek z siewów. Może sobie pouprawiamy coś? Nie wiem, na pewno, nie wiem, może wapno pokażę. Tylko nie wiem czy... Właśnie, wapno. Wapno i siewy. No i będzie gitara. Nie wiem czy przed uprawą wapna nie walnąć. Żeby mi to od razu zmieszał. Głębosze. Niego no, może tylko ty. Ja tylko jedno pole będę miał, gdzie będę miał wapno po tym. Po zgruberowaniu. Tak to wszystko na ściernisko wale. Fajne te pole tutaj. Ty, a bawimy się... Czekaj. Dobra, a odcinek dalej nagrywasz, czy już skończyłeś? Tak. A, okej. Okay. To ja po skończę, odcinku dalej, o tym porozmawiamy. Koniec. To po odcinku porozmawiamy o tym. To sobie niby mogliby wiedzieć, ale... Po pierwsze, kto będzie z tego momentu oglądał? Pewnie nikt, może Adry. No właśnie. A po drugie, no to... No, to jest co nie wiem. No, to jest ostatnie. To jest, powiem ci, wytłumaczyłeś tak. Ale ogólnie dzisiaj jest dobry dzień, bo nie ma pingu. I poza tym ja jeszcze przesuwam ping sobie. Ja sam sobie meta obciążam jeszcze. A i tak mam 6 sekund. Tak bym pewnie ja strzelić. A ja mam jeszcze muzykę w tle. No ja nie mogę. Nie wiem, ja chyba dziś nie będę nagrywał. W czwartek możemy nagrać u mnie. Bo dzisiaj to tak nie bardzo. Ja na pewno muszę jeszcze sobie to nie wiem, robić. No to będzie wiesz, nie głosowy to może. Chyba, że dzisiaj nie będziemy. Co? Chyba, że już tu nie będziemy dzisiaj. No raczej do czwartku nie, ponieważ... poniedziałek, wtorek, środa nie będę miał czasu. Chociaż w środę będę miał, bo to już będzie wolne prawie. To ten. Ale tak... A, bo w czwartek może ciało jest. No tak, jest wolne, dlatego mówię, nie? Ja teraz dopiero ogarnąłem, że to już 25 dzisiaj jest. No. Więc... wtedy sobie na spokojnie ogarniemy znowu. Nie no, głosowe trzeba ogarnąć na weekend zawsze. Bo w tygodniu to wiesz, tam na przejdzie zawsze na Bo dzisiaj to trzeba Sekiery Klub nagrać, bo ja właśnie nie mogę głosowego. Bo za dużo osób jest w domu. No ale Gierek już to wieczorem. Tak. Teraz to ja będę montował filmy z Kruka, bo... z Kruka na Osinie, bo ten, bo... mam dwa, nie mam na niedzielę. I na środę też nie. Ja mam jeden pomysł, ale to ci później powiem. W Boże Ciało to kurde, ja będę musiał tyle nagrać tego. Na zapas. No powoli czasu nie mam. Ale w wakacje to tak nadrobię sobie odcinki.
koniec sierpnia to ja będę tak nadrabiał odcinki. Tak żeby mieć tam na miesiąc do przodu przynajmniej. Chyba że mi się znudzi granie. Też jest taka opcja. No, bardzo możliwa. Ja tak naprawdę nie mogę za dużo tam grać, bo mi się zaś znudzi. Trzeba to tak rozłożyć optymalnie. Że w weekendy będę grał tak, żeby nagrać dwa odcinki, żeby mieć na środę i niedzielę. A potem dopiero za tydzień tam wejść. Bo ja już na plecie nie był. Bo z półtora tygodnia. A mam jeszcze jeden na zapas. Elegancko. No ja ci mówię, na kliku już będę na czerwca. Na... Kulki zaraz i sieć. No to zaraz pójdę. U mnie największy problem to jest to, że mam nagrane, ale nie mam rzucone. No to jest najmniejszy problem, który czeka. Znaczy może nie tak, ale to, że zmontowany nie jest, bo wrzucenie to tam też nie jest problem. Ale teraz tyle muzyki pobrałem fajnej, że na dwa odcinki starczy. Także dzisiaj może zmontuję te dwa odcinki, szybko wrzucę. Znaczy wrzucać będę pewnie... No. Wczoraj fajnie. Fajnie. Tylko trochę zaspałeś. No na tym jedynym meczu może i tak. Ale wiesz, jak skończyliśmy to... To co? To dopiero się obudzi? Bo w ETS-ie już przysypiałem? Na końcu? W ETS-ie. No nie wiem. Przecież jak jechałem już z tym ładunkiem na bazę, to już przysypiałem, że przyląbał w barierkę jakąś. A ja też, bo mi się tak oczy zamknęły. No, mi nie też na sekundę. No, tak na sekundę nie patrzę, ale tu barierkę szuram. Ale nie, ATS jest fajną grą w dzień, ale w nocy to w dzień, nie... ale na noc to tak bardziej usypiające. No bo to jest właśnie taka gra, no nudna, no jedziesz ciężarówką i tyle, nie? Mi się tam podoba, no ale wiesz... Podobać się może, ale jednak na sen nic nie poradzisz. A w rekacie się elegancko ubiję. No. Jak ujdziesz, to bramkę to bramkę będziesz... Nie, mówię ci, w rekacie nie da się zasnąć. Tam się za dużo dzieje. W sensie też by było ciężko. W farmingu idzie zasnąć, ale co, nie jest to tak monotonne jak w ATS-ie. W Constructionie nie wiem, nie próbowałem. Konstrukcyjne też bym prawie przysnął raz. No ale nie tyle co w ATS-ie, nie? No nie. Nie wiem czemu, ale najbardziej mi się zawsze rozkładanie tego sufitu. Bo inne elementy jeszcze okej, okay, ale ten sufit rozkładanie to... Dobra, kończymy. Na razie, trzymajcie się, cześć. Starczy, ja sobie to później skończę, ale żałuję.